Mieliśmy ostatnio u nas na kanale AGV K3S w malowaniu V. V. Dokładnie. A teraz mamy przedstawiciela AGV K3, kask na sezon 2023, nowość od tego włoskiego producenta kasków, kask sportowo-turystyczny, czyli z tej kategorii najbardziej uniwersalnych sprzętów, chyba najbardziej pożądane i też kategoria kasków najlepiej sprzedających się ogólnie, jeśli biorąc pod uwagę nasz polski rynek. Poprawiony, bo jak już widzę, tak nim trochę Michał kręcisz, spod kasku wystaje nam mikrolok, który w tym przypadku już to nie jest plastik, jest to mikrolok metalowy, więc jakby bezpieczeństwo idzie level wyżej. Blenda już umiejscowiona w fajnym miejscu, to znaczy w poprzednim modelu też była w fajnym miejscu, ale tu myślę, że jest jeszcze to jeszcze bardziej dopracowane, czyli mamy ją oczywiście po lewej stronie, ale już pod skorupą kasku, nie musimy szukać gdzieś obok wizjera i dla niektórych było to uciążliwe, bo dodatkowo jeszcze sobie brudziliśmy ten wizjer rękawicą, nie zawsze ta rękawica jest super czysta w zależności od warunków, a tutaj jednak tą blendę szukamy sobie pod skorupą. No i co, przede wszystkim pinlock w zestawie, ale to już standard, fajny kąt widzenia, do którego AGV już nas przyzwyczaił i malowanie tu robię, myślę, robotę. Jedno malowanie takich... się nazywa Green Goblin, przypuszczam. No, to coś takiego jest, wiesz, jakiś leśny Iron Man albo leśny szturmowiec, czy ten Goblin, tak jak powiedziałeś, robi robotę, jak ktoś chce być nietuzinkowy, to na pewno każdy na ten kask zwróci uwagę, bo wygląda na co najmniej półkę wyżej, czyli jakbyśmy mieli za niego zapłacić w okolicach 2000 zł, natomiast jest to ta średnia półka cenowa, czyli plus minus troszeczkę powyżej 1000 zł i mamy kask sportowo-turystyczny, który fajnie nas chroni i starczy nam nie na sezon, nie na dwa, ale już na tą dłuższą przygodę motocyklową. Ja zawsze mówię, warto jest dobrać dobrze odzież, dlatego że częściej, bardzo często się to zdarza, że częściej zmienimy sprzęta, bo chcemy iść dalej, krok dalej, chcemy się rozwijać, niż samą odzież, jak jest naprawdę bardzo dobrze dobrana. Przy czym, słuchajcie, to jest to modne malowanie, które wprowadzają producenci od jakiegoś czasu, czyli mat. Bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o wizualne aspekty i bardzo też ciekawe, jeżeli chodzi o dotyk. Ono jest takie lekko gumowate. Myślę, że to też jest po prostu bardzo łatwe do utrzymania malowanie dzięki temu, w jaki sposób ta farba została nałożona. AGV K3. Z tym Green Goblin żartowałem w bardzo ciekawym malowaniu. Tutaj mam w ogóle takie oczy z przodu. Myślę, że w połączeniu z wizjerem będzie to wyglądało przyciemnianym albo jakąś różdżanką bardzo ciekawie. Możecie zobaczyć ten kask na żywo w Motomio na drugim piętrze. Jeżeli macie jakieś pytania, standardowo zadajcie je w komentarzach. Obserwujcie nasz kanał, będzie więcej fajnych rzeczy i widzimy się na Zakopiańskiej i widzimy się w kolejnych filmach.